Tomasz Dasy, witam Państwa. Zapraszam na magazyn Kolej Wizja. Dziś nasze tematy, mamy taki swój sposób dla Państwa, będą niespodzianką. Co to będzie, za chwilę zobaczycie. Serdecznie zapraszam. Na pewno będzie ciekawie. Od początku tego roku w olsztyńskiej parowozowni panował spokój. Ale już w najbliższy weekend 29 i 30 kwietnia znów będzie tętnić życiem, a właściwie parą. Odbędzie się tu bowiem coroczna 18. już parada parowozów, której głównym organizatorem jest spółka PKP Cargo. Będzie to pierwsza parada pod egidą nowego naczelnika placówki Mariusza Kokornaczyka, który 1 kwietnia zastąpił na tym stanowisku odchodzącego na emeryturę, pełniącego tę funkcję przez wiele lat, Witolda Wojtkowiaka. Impreza rozpocznie się w piątek wieczorem widowiskiem Światło, Dźwięk i Para. Będzie to doskonała okazja do fotografowania podświetlonych na hali parowozów. W sobotę przed południem będzie można m.in. przejechać się pociągiem retro w regionie Wolsztyna. Między 13 a 15 w paradzie wezmą udział parowozy z Wolsztyna PT4765, OL4959, PM362 oraz gościnnie ze skansenu w Chabówce TY2953, OL127 z Czech 477043, z Niemiec Rennsteigbahn 528177 i 528079 oraz LDC Codebus 351019 i 18201. Przy okazji wizyty w Olsztynie gorąco zachęcamy, aby odwiedzić znajdujący się przy rynku nowo otwarty pub Stara Winiarnia. Gospodarze serwują napoje i smaczne potrawy w jak najbardziej przystępnych cenach. Klub Sympatyków Kolei z Wrocławia przy współpracy z PKP Intercity SA oraz STK Wrocław SA 30 kwietnia uruchamia specjalny pociąg z Wrocławia do Wolsztyna. Cena normalnego biletu tam i z powrotem wyniesie 73 zł. Pełny program imprezy można znaleźć na stronie internetowej www.parowozy.com.pl. Coraz częściej w publicznych miejscach obserwują nas kamery. Kontrolują ruch drogowy, mają odstraszyć przestępców. To miłe, że niektóre z nich służą również naszej rozrywce. Chodzi o kamery internetowe, tak zwane webcam. Klikamy w odpowiedni link i widzimy na przykład, co dzieje się na dworcu w czeskim mieście Hocen. Niemiecka strona eisenbahnlife.com.de zawiera linki do kamer internetowych z całego świata. Koncentruje się na kamerach przedstawiających tak zwane live stream, czyli pokaz na żywo, co dzieje się w obserwowanym miejscu. Kilka kliknięć więcej i już jesteśmy w Katowicach. Z dwóch kontrplanów zdjęciowych możemy śledzić na bieżąco, jak słynne hasło robi się. Przekłada się z minuty na minutę na plac budowy nowego katowickiego dworca. Strona Ciekawe Kolejowe Kamery Internetowe również przedstawia dworce z całego świata. Tu jednak widzimy transmisję z kamer odświeżających obraz co kilka sekund. Przykładem są wybrane dworce brytyjskich kolei muzealnych i turystycznych. Takie rozwiązanie jest nieco tańsze, ale znacznie ogranicza naszą zabawę. No, ale i tak fajnie, że można tak ciekawie poobserwować. Jednym z naszych faworytów jest japońska stacja Aizu Wakamatsu. Nie mamy pojęcia o tym, gdzie to miasto jest położone, ale w każdej chwili możemy zobaczyć, czy pociąg jeszcze stoi na peronie, czy akurat wyjeżdża. I jesteśmy bardzo spokojni, bo tym razem nie spieszymy się wcale na pociąg. Żyjemy w globalnej wiosce. Obserwując świat przez kamery internetowe, możemy stwierdzić, że wioska ta jest całkiem sympatyczna. Wszędzie, gdzie patrzymy, znajdujemy dworce i pociągi. Do Katowic mamy bliżej niż do Aizu Wakamatsu, dlatego postanowiliśmy na własne oczy sprawdzić, jak przebiegają prace przy budowie nowego dworca, trzeciego już w historii tego miasta.
Pierwszy dworzec, Katowice osobowy, powstał w 1846 roku. Drugi, betonowy, z charakterystycznymi 8 kielichami podtrzymującymi strop górnej hali, w 1972. Katowicki dworzec ma 8 torów. Kiedy przyjechaliśmy do śląskiej stolicy kilka tygodni temu, byliśmy zdezorientowani. Tradycyjne, znane nam z wcześniejszych wizyt, wyjście było zamknięte. Informacje w podziemiu dworca wskazywały 2 inne wyjścia, określając je nazwami pobliskich ulic. Nam, okazjonalnym gościom miasta, nazwy tych ulic po prostu nic nie mówią. Nadaremnie szukaliśmy opisu typu tędy do gruzów starego dworca lub wyjście kierunek plac budowy nowego dworca. Zawiadujących placem budowy uprzejmie prosimy o skonkretyzowanie informacji pod względem czytelności dla przyjezdnych, nie mających wiedzy o nazwie ulic. Po drodze do wyjścia natknęliśmy się na tymczasowe obiekty kasowe, naszym zdaniem o wiele bardziej estetyczne i funkcjonalne niż stare betonowe monstrum architektury tak zwanego brutalizmu. Trudno nam uwierzyć, ale niemała grupa mieszkańców Katowic, a nawet kilku historyków i architektów do ostatniej chwili było przywiązanych do naszym zdaniem mało funkcjonalnego, brzydkiego, socrealistycznego dworca. Ale mówiąc starym czeskim powiedzonkiem, to se nie vrati. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku, a stara główna hala wraz z kielichami została rozebrana w styczniu tego roku. Z nowego, przebudowanego dworca oraz okolicznej infrastruktury drogowej podróżni będą mogli korzystać od maja 2012 roku. Wizualizacja zaprezentowana przez inwestorów, czyli PKP SA oraz dewelopera Ninever, pokazuje zapowiedzianą świetlną elegancję nowego obiektu. W ramach inwestycji wartej 240 milionów euro równolegle powstanie podziemny przelotowy dworzec autobusowy. Do jego przystanków będzie prowadziła nowa ulica Dworcowa, częściowo przebiegająca w tunelu. W ramach prac modernizacyjnych przebudowany zostanie również węzeł komunikacyjny przy dworcu. Powstanie także plac Wilhelma Szewczyka z kawiarniami i restauracjami, który poprowadzi bezpośrednio do głównego wejścia hali dworca. Tu ponownie powitają nas wspomniane kielichy, ale po odnowieniu i jako zintegrowana część konstrukcji nowej hali. Do końca 2012 roku powstanie Galeria Katowicka, a do końca 2013 wolno stojący budynek biurowy. Przed dworcem powstanie 5-kondygnacyjny obiekt handlowo-usługowy. Jego uzupełnieniem będzie znajdująca się w zachodnim skrzydle i licząca 7 kondygnacji część biurowa. W budynku będą odbywać się wystawy i prezentacje związane z życiem Katowic i Śląska oraz promocją miasta i regionu. Nowy dworzec oraz wspomniane budynki zmienią oblicze Katowic. Mogą dać temu miastu to, czego tak naprawdę nie ma, czyli centrum. Do pełni szczęścia władze województwa oraz przewoźników kolejowych muszą stanąć na wysokości zadania. Nie można dopuścić do sytuacji, w której przy braku inwestycji w stan torów lub przy sporze o przewozy regionalne, dworzec pełniłby rolę galerii handlowej z małą ilością nieatrakcyjnych połączeń kolejowych. Należy też zadbać o przystępność cen w barach szybkiej obsługi dworca, biorąc pod uwagę ograniczony budżet wielu mieszkańców tego regionu. Jeśli wszyscy będą działać odpowiedzialnie, nowo powstający obiekt może stać się dumą swego miasta. Była noc, krótko po pierwszej. Pociągi już nie jeździły. Mój następny miał odjechać do Augsburga o 3.17. Było nieprzyjemnie zimno na peronie. Na sąsiednim peronie znalazłam inny pociąg, ogrzewany i oświetlony. Melina Klein pracuje w bawarskiej klinice dla zwierząt. Żeby wrócić do domu, często korzysta z nocnych pociągów. Na konferencji Koalicja na rzecz kolei opowiadała, jak maszynista pociągu ICE okazał się być prawdziwym kolejarzem z sercem w sytuacji, kiedy niezauważona ogrzewała się w nie swoim pociągu. Irgendwann habe ich nur dieses Piepsgeräusch gehört, was immer kommt, wenn die Türen zugehen kurz vorher. Nagle usłyszałam dźwięk oznaczający, że drzwi się zamykają. Przestraszyłam się. Dobiegłam do wyjścia, ale rzeczywiście drzwi były już zamknięte. No i w kolejnym momencie w całym pociągu zgasło światło. Melina nie wiedziała, że pociąg stał na peronie, żeby maszynista Nico Hilsberg
mógł go odprowadzić na noc do warsztatu, gdzie miało miejsce planowe reprofilowanie zestawów osiowych. Niko oczywiście nie wiedział, że na pokładzie miał pozarozkładową pasażerkę na gapę. Siedziałam bezbronna w pociągu. Chciałam już uruchomić hamulec awaryjny, ale myślałam, że tu jestem z własnej winy, więc lepiej siedzieć cicho. Kiedy zatrzymałem się na torach warsztatu, nagle ktoś zapukał do drzwi kabiny. Byłem nieco przerażony. Gdybym to usłyszał w trakcie jazdy, na pewno wyskoczyłbym ze strachu przez szybę. Maszynista otworzył drzwi kabiny. Szybko wymyśliłam wymówkę, że chciałam tylko skorzystać z ubikacji w pociągu, kiedy ten ruszył. Myślałam, że gdybym powiedziała prawdę, że po prostu chciałam się rozgrzać, mógłby być zły i mi nie pomóc, ale martwiłam się niepotrzebnie. On był naprawdę miły. Niko zadzwonił do kolegi. Poprosił go, żeby wyjechał z warsztatu swoim pustym pociągiem 2 godziny wcześniej niż powinien, tak żeby Melina zdążyła wsiąść na dworcu głównym w Monachium do jej docelowego pociągu. Ta sympatyczna kolejarka to Linda. Ona po raz pierwszy zachęcała klientów niemieckich kolei do zgłaszania sytuacji, w których kolejarze w wyjątkowy sposób pomagają podróżnym. Deutsche Bahn zatrudnia około 12 tysięcy osób w pociągach oraz 14 tysięcy maszynistów. Dla prywatnych przewoźników osobowych pracuje około 6 tysięcy osób, z tego 4,5 tysiąca maszynistów. Dostaliśmy ponad 100 zgłoszeń z całego kraju od zadowolonych klientów kolei, którzy typowali swoich kandydatów na kolejarza z sercem. Jury Koalicji na rzecz Kolei uhonorowało 3 kolejarzy, wśród nich jednego nagrodą główną. Najważniejsze na kolei to ludzie. Kolej żyje z ludzi, to nie tylko temat dla techników czy polityków. Kolej pracuje na rzecz ludzi, służy przemieszczaniu się ich, pomaga w osiąganiu celu. Przy czym zbyt mało mówi się o ludziach pracujących na kolei. Jeśli ktoś wyrzuca z pociągu dziecko bez biletu przy temperaturze minus 20 stopni, to całe Niemcy o tym piszą. Jeśli kolejarz jest miły dla podróżnych, jak duża większość, a nawet czyni o wiele więcej niż musiałby, to nie czytamy o tym nic. Naszym celem jest wyróżnienie kolejarzy będących w codziennym kontakcie z podróżnymi. Niech to będzie dla wszystkich motywacją do dalszego pozytywnego działania. Podczas konferencji można było zobaczyć, nasz cel został osiągnięty, bo zwycięzcy konkursu bardzo się cieszyli. Kto jest doceniany, lepiej pracuje, również na kolei. Jesteśmy nawet przekonani, że dzięki takim wyróżnieniom w ciągu następnych kilku lat będziemy w stanie podwyższyć poziom obsługi na kolei. Ten konkurs ma przynieść efekty, ma wzruszyć i coś zdziałać. Nie chcemy jedynie być w mediach raz w roku. 80% przewozów osobowych dziennie prowadzi państwowy przewoźnik Deutsche Bahn. 20% zajmują prywatni przewoźnicy, a jest ich 70. Wyróżnieni zostali jeszcze kierownicy pociągu Claudia Müller z Veoli oraz Johnny Kesehage z DB Regio. Klaudia w wyjątkowy sposób zabawiała podróżnych i starała się ich pocieszać, kiedy w ostatnią Wigilię jej pociąg ugrzązł na 5 godzin w śnieżnej zaspie. Johnny dostał pierwszą nagrodę za to, że także w Wigilię znalazł w pociągu laptopa. Nie znał ani nazwiska, ani adresu właściciela zguby. Jednak dzięki niemal detektywistycznemu dochodzeniu, Johnny oddał właścicielce komputer jeszcze w wigilijne popołudnie. Tego dnia zapominalska pasażerka Zara Lips płakała 3-krotnie. Pierwszy raz, gdy zauważyła, że zgubiła cennego firmowego na dodatek laptopa, drugi raz, kiedy o tym poinformowała swojego szefa, a trzeci z radości, gdy kolejarz detektyw niespodziewanie zadzwonił i zapytał, czy może czegoś nie zgubiła. W specjalnej ceremonii Johnny, Claudia oraz Niko pierwszy raz w historii otrzymali srebrne odznaczenia kolejarz z sercem, a z rąk swoich szefów dostali pozwolenie, aby móc nosić te odznaki w trakcie pracy, mimo że przyznała je obca przecież instytucja. W pociągu kolejarz, chociaż sam niczemu nie jest winny, pełni często rolę odgromnika na wszelkie problemy i złości podróżnych. Dobrze, że chociaż raz w roku może poczuć się dowartościowany. Serdecznie witam polskich kolegów. A więc do następnego razu, pani Lindo. Kilka
Kilka dni temu pokazywaliśmy Wam koleje na Węgrzech. Temat wywołał żywe zainteresowanie, dlatego dziś proponujemy dalszą część raportu z Węgier. Pokażemy trasy normalnotorowe, zarówno z trakcją zabytkową, jak i taką normalną. Zapraszamy! W codziennej służbie węgierska kolej MAF użytkuje może nie najnowocześniejsze, ale wygodne i jasne wagony. W swojej ofercie posiada również składy o świadomie niższym komforcie dla miłośników historycznej trakcji kolejowej. Do specjalnej jazdy zabytkowe wagony drugiej i trzeciej klasy, wagon bufetowy oraz bagażowy przygotowuje się na dworcu Budapeszt Keleti. Skład prowadzi pospieszny tędrzak z 1900 roku serii 1A. Na co dzień parowóz ten stacjonuje w lokomotywowni Muzeum Kolejnictwa w Budapeszcie. Lokomotywa jest utrzymana w świetnym stanie technicznym. Rozpoczyna się nasza wycieczka. Trasa prowadzi głównym szlakiem na północ od Budapesztu. Wyjeżdżając z dworca mamy okazję obserwować po obu stronach pociągu różnorodność teraźniejszych pojazdów węgierskiej kolei. Celem naszej jazdy jest przystanek Kismaros, gdzie przesiądziemy się do wąskotorowego pociągu kolejki leśnej prowadzącej do Kiraalleret. O niej opowiemy w jednym z naszych następnych magazynów. Organizatorem tej oraz podobnych podróży po Węgrzech jest wyodrębniona od państwowego przewoźnika spółka MAF Nostalgia. Das hat auch in den Ursprünge vor der Wende. Historia naszej spółki zaczęła się pod koniec panowania starego systemu, czyli socjalizmu, kiedy MAF operowała i naprawiała parowozy w codziennej służbie. Ale trakcja parowa chyliła się ku końcowi. Aby pozostawić najciekawsze pojazdy dla celów muzealnych i turystycznych, założono odrębną spółkę MAF Nostalgia, która najpierw była tylko operatorem parowozów, a obecnie jest również posiadaczem niektórych z nich. Nasz menadżment jest już doświadczony. Utrzymuje dobre kontakty nie tylko z innymi kolejami państwowymi, ale także z zagranicznymi biurami turystyki kolejowej, w szczególności w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, w sąsiadujących z nami krajach, w Serbii, w Słowacji, ale również w Polsce. Efektem takiej dobrej współpracy była na przykład w 2009 roku gościnna wizyta parowozu na paradzie parowozów w Olsztynie. Parowozy serii 1A wyprodukowano w ilości 201 egzemplarzy w latach 1881-1900. Ich konstruktorem była spółka MAFAG w Budapeszcie, a producentem oprócz tej fabryki także firmy Ziegl oraz Floridsdorf w Wiedniu. Parowozy posiadają rozrząd zewnętrzny Stevensona, a średnica kół napędowych to 180 cm. Ciśnienie w kotle ma 12 atmosfer, a prędkość maksymalna wynosi 90 km na godzinę. To piękna lokomotywa, czyż nie prawda? Parowozy tej serii były cenione przez kolejarzy za łatwość obsługi, co wyjaśnia, dlaczego pozostały w codziennej służbie mimo swojego wieku do 1952 roku.
Od 1911 roku seria 1A została przemianowana na 220. Po I wojnie światowej 6 egzemplarzy tej serii zostało na terenie nowo powstałej Czechosłowacji, gdzie przyjęły numerację jako seria 264-5. No i dojechaliśmy do celu. Wita nas pod pełną parą kolejny, tym razem wąskotorowy pociąg specjalny. Ale o nim więcej za kilka tygodni. Myślę, że nie zawiedliśmy Was z naszymi tematami. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy na spotkanie za tydzień. Do zobaczenia.